Lustracja, która kojarzy nam się z grzebaniem w zakurzonych aktach, nie dotyczy tylko polityków z wiejskiej. W Polsce lustruje się też samorządowców, przedstawicieli banków i publicznych mediów, wojskowych i wielu innych ludzi. W kolejce do lustracji czeka kilkadziesiąt tysięcy osób. Przypadek, z którym zmagali się szczecińscy adwokaci, dowodzi, że czasami sprawy lustracyjne przekraczają granice absurdu. Police. Małe miasteczko pod Szczecinem, znane z wielkich zakładów chemicznych. Powszechnie szanowany, także za swoją przeszłość, burmistrz Polic dowiaduje się, że musi wytłumaczyć się z niej przed sądem. Władysław Diakun był już trzecią kadencję burmistrzem Polic. Powszechnie lubiany, znany jako człowiek przyzwoity, jako dawny działacz opozycji antykomunistycznej, czy jak kto woli, antysocjalistycznej. Znałem go osobiście i widziałem, że to porządny człowiek, chociaż oczywiście wymiar sprawiedliwości takiego pojęcia jak porządny człowiek nie zna. Zgłosił się do mnie z kłopotem, ponieważ dostał wezwanie z Instytutu Pamięci Narodowej do złożenia wyjaśnień w sprawie jego rzekomej współpracy z dawną Służbą Bezpieczeństwa. Instytut Pamięci Narodowej ma wątpliwości co do tego, czy Władysław Diakun złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, twierdząc, że nigdy nie był współpracownikiem służb specjalnych PRL. Wątpliwości wzbudzają w IPN dokumenty Służby Bezpieczeństwa i Milicji z lat 70., a więc z okresu poprzedzającego konspiracyjną działalność Diakuna. W tej sprawie chodzi jednak nie tyle o dokumenty, ile o ich brak. W tej sprawie w zasadzie żadnych materiałów nie było. Instytut Pamięci Narodowej doszukał się kserokopii. Bazowano więc wyłącznie na kopiach materiałów, które miały być sporządzone w latach 1976 i 1977, częściowo też później, w 1978. Do tych materiałów należała notatka funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, jakoby zwerbował faktycznie Władysława Diakuna do współpracy, i jedno sprawozdanie z rzekomej rozmowy, która miała się odbyć między tym funkcjonariuszem a Władysławem Diakunem w prywatnym mieszkaniu tegoż funkcjonariusza. Burmistrz zaprzecza. Twierdzi, że mógł rozmawiać z kimś, nie zdając sobie sprawy, że rozmówca jest esbekiem. W jego aktach nie ma ani zobowiązania do współpracy, ani potwierdzenia odbioru pieniędzy, ani teczki pracy, czyli donosów. Są tylko kserokopie raportów pracownika SB, który w latach 70. dostawał informacje od tajnego współpracownika Jana. Kto pamięta wydarzenia sprzed lat 35, a w niektórych przypadkach nawet wcześniejsze jeszcze, i tu zawsze będą wątpliwości, czy te depozycje świadków, czy osób w jakiś sposób zainteresowanych w sprawie są wiarygodne. Procesy lustracyjne prowadzą w Polsce sędziowie z wydziałów karnych sądów okręgowych. W 2010 roku przed szczecińskim sądem rusza proces, który ma wyjaśnić, czy agent Jan z akt SB to obecny burmistrz Polic. W sądzie stawia się były pracownik SB Waldemar W., który zeznaje: zarejestrowałem Diakuna jako agenta, ale nie wykluczam tego, że pseudonim Jan wymyśliłem mu sam, nie informując go o tym. Moim zdaniem to było bardzo istotne, bo obrona w tej sprawie wskazywała, że gdyby rzeczywiście miało dojść do zwerbowania Władysława Diakuna jako tajnego współpracownika dawnej Służby Bezpieczeństwa, to musiałoby to się odbywać zgodnie z ówczesną instrukcją. I były tutaj pewne kardynalne zasady. Przede wszystkim taki człowiek musiał dobrowolnie zgodzić się na współpracę, musiał złożyć pisemne oświadczenie, podpisać je własnym nazwiskiem, również sam powinien wybrać swój pseudonim, złożyć pisemne zobowiązanie, że nikomu o takim fakcie jak zwerbowanie nie powie.
Z zeznań byłego SBK wynika, że diakon nie donosił na kolegów, a tylko rozmawiał z nim na temat sytuacji w zakładzie pracy. Na przykład skarżył się, że mimo upałów w fabryce brakuje wody mineralnej. Po 35 latach były funkcjonariusz nie jest pewien, czy diakon mówił mu o wodzie mineralnej jako tajny współpracownik, czy też zupełnie oficjalnie. Mimo wielu wątpliwości, w grudniu 2010 roku szczeciński sąd okręgowy orzeka, że burmistrz Polic złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i zakazuje mu pełnienia funkcji publicznych przez 6 lat. Adwokaci burmistrza nie pozostawiają na wyroku sądu okręgowego suchej nitki. Sąd apelacyjny uchyla ten wyrok, więc proces lustracyjny burmistrza rozpoczyna się od nowa. Podczas drugiego procesu sprawa jeszcze bardziej się komplikuje. Nowi sędziowie mają różne zdania co do tego, jak potraktować rozmowy, które młody pracownik zakładów chemicznych miał w latach 70. prowadzić na temat wody mineralnej. Nie zawsze skład sędziowski trzech sędziów zawodowych okazywał jednolitość podczas rozpraw. Były takie kuriozalne momenty tego postępowania, gdzie sędziowie od decyzji składu sędziowskiego składali zażalenia. Po drugim procesie w maju 2012 roku szczeciński sąd okręgowy ponownie uznaje burmistrza za kłamcę lustracyjnego i zakazuje mu pełnienia funkcji publicznych przez 3 lata. Jednak jeden z trzech sędziów nie zgadza się z taką oceną dziurawych dowodów, które jeden z adwokatów porównuje do szwajcarskiego sera. Także ten wyrok zostaje uchylony przez sąd apelacyjny. Sąd apelacyjny zwrócił uwagę na to, że nie można dawać wiary oskarżeniu, jeżeli nie ma przekonujących dowodów, a istnieją uzasadnione wątpliwości przemawiające za obwinionym. Po drugie, sąd apelacyjny poddał wątpliwość przyznawanie a priori wiarygodności dawnym funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. To bardzo istotne, bo sądy miały skłonność uznawać zeznania dawnych funkcjonariuszy tak, jakby oni byli funkcjonariuszami dzisiejszego państwa. A przecież tak nie jest. W 2013 roku proces lustracyjny burmistrza Polic rozpoczyna się po raz trzeci. Kolejny skład sędziowski analizuje te same kserokopie akt SB i zeznania byłego oficera, który pamięta coraz mniej. Tym razem sędziowie jednomyślnie uznają, że diakon złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Od tego wyroku odwołuje się prokurator lustracyjny IPN, ale sąd apelacyjny utrzymuje wyrok w mocy. Burmistrz Polic zostaje prawomocnie oczyszczony z zarzutów. Praca albo służba w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego lub pomoc udzielana tym organom przez osobowe źródło informacji polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, kościołów i związków wyznaniowych była trwale związana z łamaniem praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego. W procesach lustracyjnych de facto, może de jure, nie bada się, czy ktoś był, czy nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa PRL-u, ale bada się tylko i wyłącznie to, czy złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Jest to swoisty eufemizm, bo nie da się ustalić, czy złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, nie ustalając, czy był, czy nie był współpracownikiem. Są to procesy skomplikowane, bez wątpienia dla wszystkich skomplikowane. Zarówno dla sądów, w moim przekonaniu, dla obrońców, jest to materia dość rzeczywiście specyficzna. W procesach lustracyjnych na pierwszy plan wysuwa się zasada określana jako in dubio pro reo, że wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać zawsze na korzyść oskarżonego, w tym wypadku lustrowanego. Ta reguła oczywiście jest regułą, która niejako wchodzi w momencie, czy zaczyna działać w momencie, kiedy rzeczywiście te klasyczne środki dowodowe zawodzą. Że nie możemy tych wątpliwości usunąć za pomocą innych przewidzianych przez prawo dowodów. Nie tylko te procesy dotyczą Polski, naszego kraju, że inne kraje byłego bloku wschodniego w moim odczuciu rozsądniejszy sposób sobie z lustracją poradziły.
Cały ten proces Władysława Diakuna, podobnie jak i kilka innych procesów, które miałem okazję prowadzić, moim zdaniem wykazuje w sposób bardzo praktyczny, jednocześnie bardzo wyraźny, że tak prowadzona lustracja jest zabiegiem niezwykle ryzykownym, jeżeli w ogóle sensownym. Po kilkudziesięciu latach na ogół trudno jest dojść prawdy. Sprawa wody mineralnej, której 40 lat temu brakowało w Polickiej Fabryce, oderwała od codziennej pracy kilkunastu sędziów, zajmujących się najcięższymi zbrodniami. Jeśli przepisy nie ulegną zmianie, to takie sprawy mogą toczyć się w polskich sądach przez następne 30 lat. My wszyscy za nie zapłacimy.